Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą War Tales wraz z dodatkiem Pirates of Beleriand. W poprzednim filmie byliśmy tutaj, na tej wyspie dużej, gdzie zrobiliśmy przeklętą wioskę Kervan. Uratowaliśmy najemniczkę, zwerbowaliśmy ją za darmo. Później udaliśmy się na wyspę Perbas, gdzie w mieście Perbas właśnie zostawiliśmy ją w stacji podróżnej razem z Syreną i Green Arrowem, więc uszczupliliśmy trochę nasz skład. I tak wszystkich nie wykorzystywałem, a trzeba było opłacać, trzeba było karmić. Do tego od początku gram na doświadczonym, jeżeli chodzi o poziom trudności walki i poziom trudności przetrwania. Jako, że te walki w większości, nie mówię o wszystkich, ale w większości są łatwe i nie trzeba się skupiać za bardzo, więc postanowiłem, że zmieniamy na ekspert poziom trudności walki i na ekspert, jeżeli chodzi o poziom trudności przetrwania. Myślę, że tak powinno być ciekawiej. Do tego zostawiłem trzech najemników. No i co? No i lecimy dalej. Na początek... Nie to. Mamy topór. Nowy i on się idealnie nadaje dla Tora. On ma niby fioletowy, fajny, ale musiałbym go ulepszyć, bo jest na poziom 7, aktualnie to na poziom 10. Więc wiadomo, że lepszy. Do tego jestem bliski przeciążenia. Pierwsze co to udam się na statek. Tam mamy ogólnie możliwość zostawiania swoich rzeczy. Ja niby trzymam w skrzynce te wszystkie fioletowe rzeczy, bronie i tak dalej, ale to i tak oni muszą to targać, dźwigać, nie? Więc wydaje mi się, że jak zostawimy na pokładzie, to będzie lepiej. Więc idziemy tu, na chwilę tylko. Damy sobie ten odpoczynek. Musimy zabrać wszystkie te... O właśnie, te fioletowe rzeczy z powrotem do naszego ekwipunku. Zobaczyć, czy to w ogóle zadziała. Ja je trzymam tylko dlatego, że są fioletowe. I można je ulepszać. Zresztą jest turbo drogie, nie widzę sensu tego robić, nie? Ale może w przyszłości zobaczymy, jak będzie dużo hajsu. No i tu mamy ładownię. I to wszystko fioletowe, co nie używam, a to waży naprawdę mnóstwo. Jak widzicie, mam teraz 902 kg. Dźwigam, zobaczymy, jak wszystko odłożę do składowni. To czego nie potrzebuję, nie? No to wszystko też tam dam. Opaski może się kiedyś przydadzą. To sprzedamy. To co nie jest fioletowe, sprzedamy. Jednak zrobię lepsze. No i pięknie. No i patrzcie teraz. No w sumie myślałem, że więcej. 50 kilo do przodu zrobiłem. No ale to jednak 50 kilo, nie? No dobra. I to będzie w ładowni jednak. Nie tutaj w skrzynce. Ta skrzynka jest trochę bez sensu, no bo... Nie zabiera mi kilogramów, tak? No jedynie można przy niej sprzedawać kradzione rzeczy. No ale co to? To też nie jest jakoś tam dużo pieniędzy z tego, nie? No ale dobra, te 50 kilo do przodu. Oj, zaraz będziemy zmęczeni, widzę. Jeszcze sprzedam te graty, co mam. Dobra, bierz ode mnie, chłopaku, ten sztylet i te dwa hełmy. I to będzie tyle? To będzie... A, no i te receptury, ja je przeczytałem już dawno. To są po prostu drugie te same receptury. Świetnie, po prostu świetnie. Oj, trzeba odpocząć. A tu piraci, kurde. To nie fajno. Mogą mnie zaatakować. No oby nie. Nie chcę mi się z nimi bić. Ja chciałem zrobić tą plagę szczurów, bo wydaje mi się, że to będzie do misji tej tutaj gatunek inwazyjny, nie? Byśmy od razu pyknęli tą wyspę i będzie zrobiona na maksiora. No ale to też zależy, czy nas zaatakują, czy nas nie zaatakują. Mamy mniej ludzi teraz, więc do namiotu. W sumie nie potrzebujecie w namiocie. To do ogniska. Też cię nie potrzebuję przy ognisku. No ale dobra. Co my tu mamy? Zarażone skóry. Chodź. Ogarniesz się. No chodź, chodź. Tu nikogo nie ma? Nie mam miodu. Już jest. Ragnar. To nie Ragnar. Czy to... Nie, Ragnar, dobra.
miód robimy. No mało tych już mam, kurde. Ale jeszcze zrobię. Jeszcze trochę porobimy. No i jemy. Na pewno zjemy pamiątkę z Akedu. Nie, to może jeszcze nie. Co my sobie zjemy? Mamy tako, ten kurczak. Zwierzęta mają zmniejszony zasięg agresji. Tu mamy, kiedy drużyna zbierze zasób na mapie świata, 40% szans na zebranie drugiego. Tuńczyka z oliwkami, przyrost reputacji większy. Chlebka troszeczkę, troszkę miodu. Jeszcze muszę mięsa dobić. Jeden szczur. Zaraz będziemy mieli więcej tych szczurów. Tu mamy zupkę. Jeszcze mięsko potrzebuję. Pyk. Już jest 93. O, chlebka trochę odejmiemy. No nic, no nic, filet z tuńczyka. Mamy dużo tamtej ryby, o tej. No i pięknie, jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz. No nie mam już szczura. Pomidor. Ale to i tak za dużo. Za dużo. Chlebek. Co jest za trzy? Jakoś tak nieparzyście. No muszę szczura odjąć i dać im surową rybę. O. No i jest pięknie, zero zagrożenia. To ci piraci mnie nie zaatakują, świetnie. Po prostu świetnie. Dużo wytworzyliśmy w trakcie tego odpoczynku. No i lecimy, patrzcie, teraz jest na czerwono. Czyli poziom trudny nagle, plaga szczurów. Tak niby. Tak niby ma być. No dobra, lecimy. Wasze stopy toną w odrażającej brei. Ziemia drży. No ciekawe, no zawsze te plagi szczurów nie były zbyt trudne, więc jak to czerwony? Ja tylko odłożyłem syrenkę, nowego najemnika i tylko Green Arrow. No dobra, zmieniliśmy poziom na ekspert, ale to tak by mocno się zmieniło? Zaraz zobaczymy. O, fajnie, że są blisko. Te dotknięte zarazą. Ej, super. Dawaj tu. Ej, no fajno. Dawaj Robin tu. Zaraz będziemy działać. Na początek fajnie by było jak najwięcej szczurów ubić, nie? Do mnie. Jedziemy. Trzech nie żyje. To nie koniec. Ten przeżył, no przeżył, kurde, ale masz agresję. Nie przeżył. Świetnie. Ragnar. Gdzie ty? Tutaj. Chodź, bo ty tutaj też fajną rzeźnię zrobisz. Cztery tylko? A nie da się pięciu? Da się pięć. Ale nie zabijesz? Normalnie by zabił, ej. Dobra, zabiję chyba. Ale nie wszystkie, no. Widać trudy. No i dobrze. Było za łatwo chyba. Tutaj. Przebiegniemy się jeszcze po nich. I jeszcze agresja. Ładnie, ładnie. Ładnie polecieliśmy. Może skupię się na tych tutaj. Niszcz to. Ładnie, o połowę. To użyj tej umiejętności. No i nie ma, świetnie. Jednego z sześciu nie ma. Ten się chce ruszyć. Mamy Tora. A łysy, ty nie trafisz trzech? Trafisz. Trzy trupy zrobisz. No i już, nie ma. Nie ma takiego bicia. Biała wdowa, sztorm. Nie przejdziesz, bo Ragnar i sztorm. No sztorm jeszcze może podejść i coś tu podziałać, na przykład tak. Zabij. Przeżył, przeżył. Tutaj użyjemy sobie haku. Nie, nie użyjemy, nie użyjemy, bo nie jesteśmy związani walką. Kurde, no to się ruszy. Nie taki był plan. Ale to dobrze, że Tomb Raider siedziała mu na plecach. Świetnie. No dobra, Trevor. Ty działasz tutaj na ostro. Niszcz to. To nie koniec. Kurde. Blisko było. Miszki są tu. Czy ty, Miśko,
Kurde, jak mało brakuje. Dobra. To niszczymy inne. Zniszczymy ten. Na dwa razy i tak trzeba. No i dobra. Ty masz tu co robić? Już zniszczyłeś. Jednym ciosem. Jedną strzałą. No zobaczmy, może... Może jednak ubijemy? Chyba nie. Chyba nie. Postaramy się. W sumie tu mogę też zrobić przemieszczenie i w następnej turze to zniszczyć. Myślę, że to też jest jakiś plan. Ty niszczysz to, to będą trzy. Tu będzie czwarty. Ej, no i świetnie, to zniszczę wszystkie bez tego jednego, bo on jest bardzo daleko. No i bardzo fajno. Podoba mi się. Nie gryź, nie gryź. Mówię, nie gryź. Chodź, tutaj dziabniesz. Tego szczura. I królową. Nie, szkoda tych punktów. Szkoda tych punktów. Idziemy ją bić dalej. Obrywa po trochu, po trochu. Gdzie jeszcze jeden szczur? Tutaj się ostał. No to tor ci odda. No nie, głupio zrobiłem. Mogłem pierw nim się ruszyć i go dziabnąć. O ty, oś ty. Gniew. Gniewnie to zrób. Świetnie. Dawaj tu i rzuć toporem. A masz ty. 238, okej. To nie koniec. 180, czekamy, czekamy. Kozak, ty zabijesz. Nie, no ty pewnie zabijesz ją, co? Nie, 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 nie. O, kozak się nie może ruszyć, bo jest za mocny. Ale ona już prędzej. 47, dobra. Już jej nie bije, bo przeskipuje. Chociaż? No, przeskipuje. Nie ma co ryzykować. Dawaj, bierz te wsparcie. Ale to nic nie znaczy, bo robimy tak. Bo robimy to tak. Ty, Trevor, kończysz z tym. 4 zniszczone z 6. No dziabni sobie, dziabni. Świetnie. Tutaj zniszczymy to do końca. Niestety nie udało się tak o. Jeszcze krwawy będzie musiał chyba strzelić. Kurde, tam gorączka rośnie. Oj, 80, nie fajnie. A z tej strony? Jeszcze nie zniszczyliśmy, no nie wierzę. Szkoda, niepotrzebne ataki to są. No ale teraz to już niedźwiadek dobiegnie? Nie dobiegnie. No nie wiem, dawaj, próbuj. Mamy jeszcze sprinta. 70% mało. No ale w sumie jest 70%. No to lecimy. No nie wierzę. Zawsze, gdy jest więcej, to nie trafiają. I popsułem relację. No nic, użyj tego wyczynu, bo to bez różnicy. Mogłem to w sumie od razu zrobić. A idź pan. Mogłem to zrobić i nie dostałby. Nie dostałaby Wea. Kurde, ale ją dziabnęłem. No nie fajnie, nie spodobało mi się to. Jeszcze relacje popsute. Na szczęście nie są tragiczne te relacje. No a tutaj kozak, kończ to. Spadamy stąd. Aj, ten strzał krwawego niepotrzebny. Chociaż pisało 70%. No ja nie wiem, zawsze mam tego pecha. Gra odblokowuje cechę odważny. Super, cieszymy się. Naprawiamy? Nie naprawiamy. Zaraz do miasta wrócę chyba. Szkoda mi tych surowców. Oh, thank the gods you're alive. I thought you'd never come back from that hellish place. Thank you for taking care of that... those rats.
Take this on behalf of the temple and the believers you protected. Dostaliśmy jakąś broń i reputacja zwiększona. Co to za broń? To jest miecz chyba. Na poziom 12. Ty łysy. Gorsza. A Tea, nie masz jeszcze... Nie, ty masz 9. No nic, sprzedamy. Lecimy. Wea ma uszkodzoną zbroję. To podbiegnę naprawić u kowala. No i wiecie co? Lecimy na kolejną osobę. Na kolejną osobę z rankingu Władcy Mórz. Bo tutaj jest niedaleko nas. Myślę, że to sobie dziabniemy. Jestem ciekawy, jak to na poziomie eksperckim będzie z kolejnym. Kto teraz? To jest w naszym zasięgu. Hanna i Meriem. Czyli dwóch kapitanów, tak jakby. Pokonane załogi 198. No. Mają historię za sobą ciekawą. No, ale dobra. Dawać mi tego kowala. Napraw mi tutaj W, bo niechcący jej przywaliłem strzałą. 3 tylko. Dawaj to. Napraw. Dawaj to też. Wszystko, dawaj. Wszystko. Wszystko moje. Dobra, spadła. Mam coś do przeczytania, widziałem. No i punkciki wiedzy? Nie, do przeczytania jest. Znajomość morza, czyli drużyna znajduje zasoby podczas żeglowania. Super. To się może przydać, to się może udać. A tymczasem na statek! Pędzimy. 50 kilo zrobiliśmy. Będziemy przechowywać te fioletowe teraz na statku. Ale bardzo dużo, ja mam bardzo dużo jedzenia, patrzcie, na 16 dni do przodu, dlatego też ciągle jestem przeciążony. Chyba odpuszczę sobie przez jakiś czas kupowanie czegokolwiek. Może sól tylko. A owoce, warzywa, mięso, nie będę. O, są. Chodźcie tu, chodźcie tu. To oni? To oni. To muszą być oni. Ale uciekają. A możemy do nich strzelać chyba, nie? Ej. Ale statków tutaj. Co, będziemy się kręcili w kółko? Oni też chcą mnie ostrzelają do mnie. Ej, ej, ja też chcę do was postrzelać. Zara, zara. No chodźcie, chodźcie. Bokiem. Jak się strzela? Dobra, nie udało się tym razem. Ale następnym się uda. Mamy dwóch kapitanów. Poziom 13. No dobra, poziom 13. Zwariowali. Takimi jeszcze nie walczyliśmy. No zobaczmy, to będzie trudna walka. Na szczęście mamy 8 punktów odwagi. Lecimy tu, siemano. Dwóch kapitanów, ta? No ale ten ma 60 pancerza. On jest bardzo słaby w ogóle, patrzcie, 60 pancerza, 48 HP. To ty, on ma poziom 4. No, on rozumie mnie, poziom 13, ona. Ale ten jeden jest bardzo słaby. No dobra, dobra. Niedźwiadki do przodu. Tutaj nie ma żartów. Mamy strzały, więc kogoś słabego bym tu zostawił, we. Te. No, ty tu zostań. I Liny. Robin Hood sobie wejdzie. W sumie reszta do przodu, nie? Tu też jest Lina. Trevor tu wskoczy. No jak najbliżej. Tu wskoczy Robin Hood. Chociaż Storm miała też skoczyć. Tu są dwie Liny. Razem z Kozakiem. Nie, z Xeną. Kozak tu, z Ragnarem, a Lagerta jeszcze jest, ej. To nie, to Lagerta skoczy tu, Robin Hood zostajesz. Dobra, lecimy do przodu. Zaczynamy od właśnie Lagerty. Gdzie ona jest? A, tutaj. No to lecisz, złociutka. Trzeba ich porozwalać, 18 ich jest. Wbijamy...
Lecimy! Fajnie wykorzystać teraz krwawego barona, jak tak stoją i jego wyczyn. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej użyć wyczynu u kozaka. Miałby dwa razy ruch, nie? Pod koniec drugi raz i chyba tak to zrobię. No ale dobra. Ty poleciałeś, lecimy z następnym. Też chyba najlepiej na razie niedźwiadki wysłać. Mogłem to w sumie na samym początku zrobić. Do przodu! Zagryź. Jestem z ciebie dumny. Ale się ruszyłeś. Hehehe, wszystko poblokowane. Dobrze. Tutaj też do przodu. Och, daleko, daleko. Mocni, to słabszego bi. Szybciej padnie. Fajno. No i uciekł mi jeden, kurde. Bum! Świetnie, Lagerta. Widzę, że się nie bawisz z nimi. Tutaj jest łucznik. No to bęc. Fajno. No tak, czas na was, czas na was. Na początek może być Ragnar. I wskakujemy. A dawaj gdzieś tam. Lecisz, chłopaku. Z pięści w niedźwiedzia? Zwariowałeś? No świr, nie? Sztorm. Ty masz hak abordażowy. Zadajesz większe obrażenia, więc dawaj. Tu. Wziął. Ten do Lagerty, do niedźwiedzia. No i dobrze. Bardzo pięknie. To następny. Ksena, ona też tam fajną rozróbę by zrobiła. Więc lecisz. Oni spadną w te strony, a oni? Tu. No to fajno by było gdzieś... O, tu czterech mam. No to dawaj tak. A ty co? Do kogo strzelasz, co? Ło, ale podbiegł. Ej, czy ja do niego teraz dojdę? Chyba ta. No ale dobra, mamy kogo? Ragnara? Ragnara. No ono tu. Tylko dwóch? Dawaj z tej strony. Jest trzech. Świetnie, chłopaku. Czekamy, czekamy. Mamy jeszcze ile lin? Dwie, dobra, ty. Dawaj za stery. Nie wiem, jak to się robi. Tu? A, jest. Przeładowanie. Dawaj. Oho, ładuje. Ciekawe, kiedy będę mógł oddać strzał pierwszy. Mam tutaj stać teraz? No dobra, stój. Oni tak robią. Może później będzie strzał. W następnej turze może? No nie wiem, nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Mamy dwie liny. Na pewno musi skoczyć kozak. Ale z kim? Chyba z Łysym. Nie, Trevorem mówiłem wcześniej. Aha, tutaj nie skończyłem ruchu. Kim ty jesteś? Sztorm chyba. Tak. Może tego wykończymy? Będzie jednego mniej. Ale z drugiej strony lepiej silniejszych bić. A, ty możesz bić... Nie wiem, czy się uda. Tak, uda się. Jednego i drugiego. Świetnie. Do tego hak sobie użyjemy, to jeszcze zadasz cios. Dawaj tu. Do mnie. Tak to nie działa? Tak to nie działa. No dobra. Bęc, siemano. Kto to? Lagerta. Nie, Ksena. Świruska. Siema, świrusko. Chyba tu będzie najlepiej. Tutaj zabijemy. Ej, tutaj trzech może zabije. Oczywiście, że tak. Do mnie! Nie wiem, czy on podejdzie. A, podszedł, dobra. I trzy trupki. Poproszę, trzy trupy. Dziękuję. Czekamy. Czekamy, czekamy. Dobra, chyba czas na kozaka, co? Dobra, jeszcze masz, Trevor, idź.
też masz dobrą umiejętność. Ten wyczyn, ciężkie lanie. To też jest mocne, może to sobie użyjemy. Na kapitanie. Tu jest 5, dawaj. Chociaż ten, a stoi w miejscu, nie bije, no, no mi to na rękę. No i właśnie kozak. Tobą ten wyczyn, decydujący manewr. No dobra. Dostanie jeszcze jedną akcję po... Wolę nim zagrać dwa razy. Gdzie tutaj skoczyć? No gdzieś koło kapitana, nie? On tu skoczy i oni polecą w te strony. To dawaj tu. Lin już nie mamy, ale... Czy dojdziemy? Oczywiście, że dojdziemy do niego. Lecimy z nim na ostro. Bęc. Nie używam umiejętności. Już użyłem. No dobra. Zostawiamy tak. I bęc. Super. To mi się podoba. Trevor wskoczył. Trzeba ich pozabijać trochę. Dziap. Przeżyje. Kurde, ale co to za życie? Ledwo żyje. Ty nie dojdziesz, ale dojdą... Właśnie, dojdą moi łucznicy. 60%. No nie, nie strzelam tak. Muszę odsunąć się. Bo znowu zepsuję, kurde, relacje. Świetnie. Czekamy, czekamy. No i jest kozak. Kozacko. Chodź, wykończysz kogoś. Kogo chcesz wykończyć? W sumie dużo mają HP, kurde. Wszyscy. No, tego wykończysz. Ale to nie jest zadanie dla ciebie. To nie było zadanie dla ciebie. 73. Dawaj, kapitana. Tego słabszego, z czwartym levelem. Z nim sobie powinieneś poradzić. No ma jeden, no i co? No i jest, dobra, z pierwszym kapitanem. No dobra. To nasze wyspy. To co, atakuje? Chyba ta. Mamy to. Tutaj jest dodatkowa przewaga. Obu kapitanów należy pokonać w pojedynku podczas bitwy. Dobra. Kto by pomyślał, że jaszczury mogą nosić zbroję? To jest drwina. Atakujemy. Będzie się bronił. Teraz będzie atakował, no nic z tym nie zrobię. To drwina, no zaatakuj mnie. No dawaj, dawaj, no. Drwina, więc atakujemy. Masz jedno żyćko. A ja trzy, więc wiesz co to znaczy. Masz tego dosyć. Dobra, obrona. No i dziabiemy, nie? Teraz. Tak, no i gitara. Bye bye, jeden kapitan nie żyje. Ale ty chyba nie skończyłeś, co? Wszystkie ataki tej jednostki są atakami krytycznymi, fajno. Jednak skończyłeś. Trzymamy jednego kapitana. Dobra, Geralt. Do przodu. Tutaj trafisz? Trafisz. Nie trafisz. Nie trafisz, kurde. O, 100%. Przeszył. Przeżył, no. Wziął i przeżył. Dobra, celowanko. Chciałbym go dokończyć. No ta. Nie ma cię. Już cię nie ma. No i zdobył punkt. Zużył punkt odwagi i zdobył punkt odwagi. Świetnie.
Okej, ty daleko nie dojdziesz. Ale w następnej turze, chociaż chyba nie będzie takiej potrzeby, ale zobaczymy. Bo ilu tu kapitana zabije, jeszcze z pięciu trzeba będzie zabić. Jeszcze z pięciu trzeba będzie, no dobra to. Ty się możesz przydać. Jesteś mocny. Biała wdowa przeskipujemy, ale kto? Thor się może przydać. Białą wdowę i Tomb Raider bym przeskipował. Tak nie zdążą zadać ciosu wszyscy w drugiej rundzie. Może jeszcze w następnej stacji podróżnej z dwóch zostawię. Po co mi tylu? Na aktualną sytuację. Ja wiem, że pewnie będą takie momenty, że będzie trudno i trzeba będzie po nich wrócić. Po prostu na ten czas. To cię przeskipuję i kończymy turę. Dawaj, no. Przekapitana pokonać. Fajnie, jakby ktoś na początku się związał waleczką. Ktoś silny. Niedźwiedź. Nie dojdziesz. Niedobrze. Trevor. On nie jest taki silny. Bardziej mi chodziło na jakiegoś tanka. Łysy. No ty tutaj dwóch możesz dziabnąć fajnie. Fajny ten miecz masz. No i dobra, podejdź. To raczej kapitan podejdzie do łysego, nie? No i świetnie. Bo tutaj będzie mógł kozak od tyłu zaraz wlecieć. A kozak nie miał drugiego ruchu. Dlaczego tak? Dałem mu ten decydujący manewr. Coś tutaj źle zrobiłem. Nie dostał drugiej szansy, kurde. No dobra. Trevor. Dawaj, tego się trzeba pozbyć. Uratować trzeba naszego. O, ale mamy ciężkie lanie. Ej, mamy ciężkie... A to i tak już nie dojdzie. No to dobra, lecimy normalnie z nim. Uratowaliśmy cię. Masz jeszcze ciężkie lanie, no ale nic z tym nie zrobię. Ragnar. Nie możesz uderzyć, bo jest koło ciebie. Sztorm, musisz stąd uciec. Dawaj tu. Dziabaj. Mocny. Zamianka. Ale to mi nic nie dało, no dobra. Kurde, uciekł mi, a miałem plan. Trzeba zabić kapitana, bo już tylko 9 zostało. Nie wiem, czy ci się uda, kozak. Ale jest to na to duża szansa. Nie, no mocny jest. Jest mocny. Trzeba będzie go trochę obić. No i właśnie, ty bijesz tą dwójeczkę. Ej, ale damy radę, trójkę. Nie mamy punktów odwagi, ej. O nie. To mi nie pasuje. Musimy być bliżej. Zjesz go? Nie zjesz go. Kurde. No to nic, to pierw... No potrzebuję punktów odwagi, dawaj. Uzyskamy Ragnarem. Nie zrobię tak fajnie. O, jest. Dwa trupy. Świetnie. Dawaj tu i zyskujemy. Ile? 4. No dobra. Odsuń się. Gitara. Lagerta. Trzeba jej pomóc, bo ona jest mocna. Fajnie jakby do kapitana ona polazła. No i gitara. 6. No to myślę, że jeszcze jednego, dwóch. I to musi paść kapitan. No więc Lagerta, no w tobie nadzieja. Chodź tutaj. Z tej strony. Bo ty mocno bijesz. Kurde, ale niewystarczająco.
No muszę czekać. Wszystkimi siłami na kapitana. Nie sądziłem, że taki... Ale ty masz. Nie masz ruchu teraz. No nie dojdę nikim innym teraz. Ale to zepsułem. Myślałem, że będę mógł odskoczyć niedźwiedziem. A tu taki Lipton? No dobra, to trzeba ich powybijać. A kiedy mogę oddać ten strzał? Halo. Jest teraz. Ale jak to działa? Ale to fajnie działa. Ale to fajnie działa. Patrzcie na to. Tylko, że trafiam też swoich. Ale fajno. Jest tak jakaś szansa, żebym trafił tylko wroga? Nie, chyba nie ma. Jest, nie. Chyba, że się odsunę. O, wiem co zrobię. Muszę się odsunąć dwoma najemnikami. Tak. Muszę się tobą odsunąć, Vea. Więc dawaj tu. Przy okazji, dobra robota. I tobą się muszę, Geralt, odsunąć. Nie wiem, czy trafisz dobrze. Znowu przeszkadza mi mój 85%. No 85 to już jest dużo. No. Gitara. Tu mogę w ogóle dwóch trafić wrogów jeszcze. Oprócz tego zwykłym ciosem. Zwykłą strzałą. No to lecimy w to. Oho. Oho, on też strzela. Swojego? Siła woli u kozaka. Ale to nic, to nic. Dawaj, strzelasz. Tu mamy teraz strzał taki. A, on go przesunął swojego. Więc nie trafię dwóch znowu. No ale jednego trafię. Jedziemy z nim. W taki sposób. To nie są duże obrażenia. A ten się zaraz ruszy. Może warto by było rozsądnie do tego podejść i tego po prostu zabić. Ale twardy. Mam jeszcze ogłuszający ryk. Zróbmy ogłuszający ryk. Świetnie. I z umiejętności. No nie wierzę. 2 punkty HP. I zada mi cios. A idź pan. A idź pan. Dobra. Lecimy z nimi na... O, dojdziesz do kapitana. To dawaj, dawaj. Nie wiedziałem. Ksena. O. A jeszcze lepiej by było go przysunąć do siebie, ej. Wziąć go na osobności. Chodź do mnie. Niewrażliwy, kurde. No nic. Dziabaj. Jest, wystarczająco. Myślałem, że nie będzie. Myślałem, że nie będzie. Gitara. Oho. Nie mieszaj się w nasze sprawy. To będzie atak? Tak. Świetnie. Chyba drwina. Oj, kurde, obrona. O kurde, niedobrze. Czyli znowu atak. No i świetnie, po jeden. Czyli to będzie obrona, to drwina. To jest drwina, więc atak. Świetnie, 2-1 dla nas. To fajnie, niedźwiedź jest w ogóle w tle. To będzie obrona, nie? Ale ja mam przewagę, więc zróbmy to tak. W sumie mogłem drwinę chyba i bym wygrał. Będzie atak. Będzie atak. Mam przewagę, więc atak na atak. I chyba koniec, co? I w klatę. No i dobra, koniec walki powinien być. I zostało tylko 4, ale oni się jeszcze nie poddają. Dobra. Mi to na rękę, będziemy was dobijać, co tam.
co mi to? Lecimy po kolei, rzuć toporem. I lecimy. Bez punktów umiejętności, już nie będę ich tracił. Szkoda ich. Tego dokończymy. Siema. Albo się nie ma. Pała w łeb. Pała w łeb. To teraz to już będzie koniec. Zostało trzech tylko. Bez kapitanów. No właśnie. Świetnie. Fajna waleczka. Fajna waleczka. Kolejni pokonani. A my wskakujemy na siódmą pozycję. Jakie nagrody były? Medalion niezłomnego serca. Ta jednostka wystarczy, aby sojusznik otrzymał status wsparcie. Koleżeństwo. Ta jednostka jest związana walką i ma obok siebie dwóch sojuszników. Czyli wsparcie wchodzi, gdy ma koło siebie dwóch sojuszników? Nie, otrzymywane obrażenia mniejsze o 20%. Nie czaję za bardzo tego. Ta jednostka wystarczy, aby sojusznik otrzymał status wsparcie. Dobra, nie wiem. Broń na 12, miecz, trzeba to sprawdzić, ej. Miecz trzeba sprawdzić. Tea, masz level 10. Jesteśmy zadowoleni z ciebie. Obronna riposta czy interwencja? Nie, no to ja wolę obronną ripostę, czyli gdy jednostka... A nie, przepraszam. Chociaż... Gdy jednostka odstępuje od walki, ma 50% szans na to, że wykonany atak okazyjny... Że wykona atak okazyjny, zamiast być jego celem. No ogólnie, szczerze do wyboru ta interwencja i obronna riposta co chwila wpada, ale one nie są jakieś super. No dobra, daj obronną ripostę. U ciebie do siły, nie masz jej dużo, jak na wojowniczkę pojedynkowicz. Masz 10, ta? Ale to nie jest ważne. Ważne jest, że łysy ma 12, a tu mamy mieczyk na 12, ale gorszy. Jest i tak gorszy, więc nie biorę go. Minus 8 i tak by było, więc zostawiamy. No dobra, kolejni pokonani. Reputacja nasza rośnie na morzu. Jak to wygląda? Ta wyspa już do końca zrobiona. Tutaj nie mogę jeszcze z tymi walczyć. Jeszcze z tymi nie mogę. Nie byliśmy w grobowcu, nie byliśmy na arenie. I zemsta też nie została wykonana, bo nie znalazłem tego skarbu. No, myślę, że płyniemy. Płyniemy na ciemne tereny. Przy okazji tutaj możemy smak domu zakończyć. Mamy to jedzonko. Tu też jest przystań, ale to jest chyba do hrabstwa Arthes. To może być wyspa w sumie, nie? Z obozem bandytów. Na pewno to jest nora bandytów. No zobaczymy sobie tą wyspę, no. Może tam skarby będziemy mieli? Jak to z naszymi... Właśnie, mamy nową mapę skarbów, ej. Które są jeszcze nieodkryte. Tutaj ta z cypelkiem takim. Kaczuszka. I takie coś. Kapelusik. Cylinder. No dobra. Gdzie my jesteśmy? A podpłyńmy, zobaczmy. Brzeg. Czy to jest Arthes? Chyba Arthes. No, tam już trawa i jakieś miasto. Ej, wow, wow, wow. Znak zapytania, tego nie było. Jesteśmy zmęczeni. Na początek odpoczynek, zobaczyłbym to miasto. Czyli to jeszcze archipelag Belerion będzie. A tymczasem jedzonko. Pieczony kurczaczek. Coś tam z płaszczki. Wszystko, żeby się najeść po prostu. Żeby brzuszki były pełne. W sumie tą rybę może będę mógł przygotować lepiej. Który? I gitara. 81 tylko. Na morzu jemy mniej. Na morzu jemy mniej. A mogłem dać Ragnara do łowienia ryb. No ale dobra, ktoś ma level wbity. Jeru wie, że nie chce nikogo pouczać, ale bycie na liście poszukiwanym przez straż, sprawa jest poważna. To nie są jacyś tam szukający zemsty bandyci, tylko najlepsi wojownicy w regionie. Minus 100 poszukiwania, nie potrzebuje. A, trafiłaby do więzienia, no nie.
30 wpływów i relacje z towarzyszami, to jest spoko, uspokój. A tu zmęczenie. No to uspokój grupę w kwestii straży. Relacje będą fajne, super. Dobra, kim ty jesteś? Zaraz się dowiem. Jak obrócimy odpowiednio kamerę, to nie zawsze z każdej kamery można złapać. Sztorm ma 12. Super, więc ktoś, kto nie ma, na przykład Wea, chociaż nie, bo mamy gorszych. Mamy gorszych, mianowicie... Biała wdowa Thor. Dawaj Thor, ty masz dopiero 10. Musisz szybko zrobić się lepszym wojownikiem. A Sztorm, poziom 12. Ogłuszający ryk. Wyczyn. Przybierzemy coś z poprzednich. Obrażenia i trafienia krytyczne większe o 20% przeciwko wrogom z co najmniej jednym osłabieniu. Za każdym razem, gdy ta jednostka zwiąże się walką, otrzymujemy punkt odwagi. To jest spoko. No, bierzemy coś ze starych. Zawsze to punkty odwagi będą się lepiej po prostu nam tutaj pojawiały w trakcie walki i będzie łatwiej, nie? Tak to widzę. I to tyle. Okej, zobaczmy. Tutaj jest jakiś ląd, kurde. I co, zmieni się? Nie, dalej jest archipelag, patrzcie. To nie jest wyspa, tylko kontynent już. Ale jest majątek Haliasów. Jakoś tak. Okej. Jakaś misja może? O, tu jest misja główna w ogóle do wzięcia, patrzcie. Porozmawiajmy z nimi. My husband's obsession with his ancestor Balerion is getting downright ridiculous. I be praised he hasn't found any sailors stupid enough to travel with him. The archipelago's inhabitants refuse to go anywhere near Ferroth Island. Hector should follow their example and give up on his crazy scheme. Okej. Okay. Zbadaj. Święty Jeru prowadzący ludzi ku światłu. Belerion Helios, wyruszający do walki ze zmorą archipelagu. Godło Imperium Jeru, zanim stało się królestwem Edoranu. My master hopes that if he can rekindle the Five Kingdoms' interest in Belerion Helios, his family will regain some of its prestige. Wszystkie te kompendia tyczą się rodu Heliosów. Mowa jest w nich o cesarzach, bohaterach i niejakim Beleronie. Belerionie. The people of Belerion are nothing but gullible cowards. Belerians and Irias alike. They're not real sailors, just gutless little babies. I'm offering a reward that would make any broker council turn green with envy to any captain who can get me to Ferroth Island. But because it's quote unquote cursed, no sailor around here will go anywhere near it. But you, I knew you'd take me aboard. Tough blokes like yourselves aren't the type to believe those old wives' tales. Thanks to you, we're going to finally learn the truth about Belerion Helios. No, tutaj tylko 10 punktów. A, to będzie więcej głównych misji, super. No, to jest główna misja, więc oczywiście, że przyjmujemy. Bierzemy go na pokład, tak? The moment I saw you, I knew you were made of sterner stuff. Let's set sail right away. Braving the seas and exploring the dark and mysterious Ferroth Island. No dobra. What sort of shape's your boat in, though? Not that I'm afraid or anything. It's just that the seas here are teeming with pirates and reefs. You might want to upgrade your boat before setting out for Ferroth. Aha, zanim go eskortujemy, weźmiemy do drużyny, musimy zrobić taran z akhedyjskiej stali. To jest wymóg taki. Więc na razie tej misji nie będę mógł robić, dopóki tego nie zrobimy. No dobra. Spaduwa. Tu jest jeszcze apteka. Siema, co masz? Lekarstwo biorę. I co możemy tu wytworzyć? No, z lekarstwa za bardzo nie. Akhedyjska stal.
Osad alchemiczny potrzebuje. No ale dobra, dwie zrobimy. Osad alchemiczny. Masz na sprzedaż osad alchemiczny? Nie masz. Osad alchemiczny. No dobra, no nie mamy osadu. Różne oleje, inne stare. O, wodoodporne szczeliwo to potrzebuje. A zróbmy z 20. No i dzięki temu mogę akcedyjską stalę razy 5, bo dostaliśmy osad alchemiczny. Jakoś się kręci tam. Jeszcze mamy? Już chyba nie. Brakuje mi osad alchemiczny. Zaraz coś wymyślimy. Jeszcze z 5 zrobię, to będziemy mieli znowu osad, co? Ale tylko jeden. No to ta jedna stal może się jeszcze przydać, nie? No i gitara. Teraz do kowala i tworzyć nowe zbroje. A tymczasem co tam jest z tyłu? Co tam z tyłu macie? Ukrywacie? Halo, halo? Jakieś ładne kwiatki. Przydadzą się. No dobra, tu mam misję główną. Ej, wiecie co? Wydaje mi się, że to jest ten cypelek z mapy. A tu jest wyspa. Patrzcie, jak to wygląda. A ta wyspa tak wygląda. To może być ta, nie? Tylko z drugiej strony nie widać tu żadnego skarbu. Kurde, to może nie być to. Bo to powinna być skrzynia ze skarbem, nie? Chociaż trochę wygląda jak to. Kurde. Nie jest łatwo znaleźć te skarby, nie? A tu jakaś ścieżka chyba przychodzi. Ścieżki mamy przecież nawet na wodzie narysowane. Tak, to jest zdecydowanie ścieżka. Czyli to nie jest tutaj. No dobra, mamy sztorm. Ale rybki. Łowimy rybki. Mamy jeszcze haki w ogóle? Ostatnie 4 na ostatnie 4 ryby. I nie będzie haków. Jak będzie następny odpoczynek, trzeba troszeczkę podziałać z tymi hakami. I tak używam tych beznadziejnych. No ale co zrobię? Co zrobię? Jak nie ma materiałów, nic nie zrobię. No ale fajno, fajno. Na tej wyspie już zostanę. Skończymy sobie tak odcineczek po łowieniu. A później no główną misję na razie muszę odpuścić. Będziemy zwiedzać i szukać nowe wyspy i tam będziemy robić na bieżąco. Odkryjemy mapkę, to wtedy będzie łatwiej znaleźć nam skarby. A tymczasem to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, siema.